Cześć z tej strony. Oh my god, oni się właśnie zrespawnowali. Myślałem, że tak się nie stanie, ale jednak to całkowicie nieinscenizowane wejście do filmu mi się przytrafiło. Otóż to ognisko jest bardzo zdradliwe. Przeniosłem się tutaj wczoraj, chcąc iść spać, i okazało się, że z deszczu potrynne, dlatego że są tutaj kultyści, których może widzicie. Teraz piorą się z dużym, który tutaj łazi. I duży może załatwi za mnie sprawę. A może nie do końca. No, naprawiam tych kultystów, ale po prostu wleźli mi w paradę. Zupełnie niszczycie. No dobra, ja nie mam zamiarów nic z nim robić. Tam panowie tutaj... O! To są oni, nie? Trzeba będzie ich nastukać niestety. Ale może ich bliskość jest też związana z celem... Oczy otwarte, który... bracia. Oni mogą wrócić. Z celem, który mnie to sprowadza. Tylko, że chyba... Enough talking. Na jakąś chwilę. O! Tu mogę się przykampić. Wyjdź do wykopalisk. Wykopaliska tu są, do których miałem pójść, żeby pogadać z Olinem. Po ostatnich żyrafach akurat kręciłem się tutaj w tej okolicy, robiąc inne tam mniej znaczące być może misje. Poboczne. I stwierdziłem, że będzie można, to jest to dobry punkt, żeby stąd zacząć. Dobra. Reszta nawet niczego nie podejrzewa. Ale nie jest tutaj dużo krzaczków. Aha, niszczyciel jeszcze jest w okolicy. Wygląda jak duża świnia, szczerze mówiąc. Tak z ryja przynajmniej, nie? Jak to, jakby to powiedzieć. Ale ten tutaj podchodzi. Dobra. Patafionów było więcej. Poszli sobie. No nie, ewidentnie zagradzali drogę do wykopalisk, jak to teraz widać. Do tego jeszcze mamy burzę nieśnieżną, tfu, pieskową. A jakby tu jeszcze było coś do leczenia, to ja to biorę, bo właśnie trochę zużyłem. Ale tamci poprzedni kultyści byli opłacalni, że tak powiem. Bo... O Jezus Maria, oni tu tak są. Myślałem, że ich oznaczyłem i co, i tak wyszli i się odznaczyli. Tamci poprzedni kultyści mieli przy sobie napoje. Kto strzela? Kurde, bym musiał wziąć chyba tyle przestrzały, niestety. Których mam tylko dwie. No nie żartuj. A, bo w bańkę nie dostał od razu. Gdzie? Dopiero zaczęliśmy. Już skończyłeś. No chyba nie będzie więcej jakichś tych przeszkód. O, wywar. No proszę. Zachowam to nasze. Jeszcze roślinka. Tam jest jeszcze roślinka. To był prażny tylko. Nie chciałbym właśnie zamulać. W tym miejscu. I? Anybody? Winda jakaś, tak?
Aha, może trzeba to obejrzeć? Widzę wykopalisk. Skrzynia z zapasami. Aha, to ja chyba podszedł z niewłaściwej strony. O właśnie, no to liczyłem, Eloy. To się przyda. 5 wywarów. Mogę się bić teraz. Tylko dobrze byłoby jeszcze jakieś ognisko złapać albo coś. Czyli tak, jak wykopaliska, to tam w dole, jak sądzę. Jest tu ktoś? Coś grubszego. Co tu mamy? To o to ci chodzi. Przywrócić pradawne rzeczy do życia? Ich moc nam służy. Maszyny, demony wprost z podziemi? To istny koszmar. Koszmar, tak. Najgorszy koszmar naszych wrogów spełniony. Tak, powstań! To jest skaziciel, tak? Jakiś przerobiony? Nie mogę powiedzieć, że mam w głowie wszystkie maszyny, jakie tu występują. Chciałam złapać go samego. One nas wszystkich zniszczą! One zniszczą tylko naszych wrogów i oddadzą odebrane nam... Okej, okay, i co? Już ci coś oddają? Przestał działać. Przeszukać teren! Mamy intruzów! Musisz mi wybaczyć, Aloy. Nie dałaś mi wyboru. Jesus Christ. Ktoś zainteresowany. Mają wyłączone fokusy, ale to się może zmienić. Reszta należy... Kto mówi? Zabij skazicieli i kultystów. Okej, okay, zrobiło się grubo. Ale to w tej grze nie jest niczym nowym, że tak powiem. Tylko... oczywiście gracz ma pod górkę. Skaziciele, tak? Skaziciele? Snajper jakiś? To nasz Olin, tak? I co ja mam teraz powiedzieć? Co ja mam w ogóle tutaj robić teraz? Są krzaczki oczywiście, tylko jak się tam dostać, jak oni łażą? Zdominować takiego? Kurde, musiałabym ja cała reszta nie widzieć. I to jeszcze coś słabo widać. Żeby to wszystko można było jakoś... Tu mamy jakieś osłony, tak? Tu na dole? Słabo. Nie ma tu zegarka nigdzie. Żebym wiedział, ile jest do świtu. Tu może... O, lepsza widoczność trochę. Tu są krzaczki, tak? O, tu chłopak sobie chodzi. Ale skaziciel też chodzi. Tylko, że oni tu jest gęsto opakowane. Nie cierpię metody prób i błędów, czyli wielokrotnych gleb po to, żeby zobaczyć, jak daleko da się dojść. No, wolałbym mieć już jakiś pomysł teraz. Tu jest jakiś skok i tutaj.
tam chyba można zejść. Kurde, jak mam to zrobić? Czujność tych maszyn nie jest mi znana. Tu jest linka. Czy to jest linka zjazdowa, czy do wchodzenia? Teraz tak, ja tu wlazłem, ale tak naprawdę to... Tam górą idzie jakoś przejść? Chyba nie. Dobra, jak odejść się tak odchodzi... To mi tam dalej po nie słabo widzieć. Aha, i to jest wygodne zejście w dół. No dobrze. Tu rusztowanie coś nam daje? Czyli guzik, ale chyba, że cień da jakąś osłonę. Wskaźniciele dobrze się palą oczywiście. Ja mam strzał ognistych. A ci goście muszą dostać bańkę mocniej. Bo od zwykłej strzały to padają na dwa hity i to jak dobrze trafię. Tam jest jeszcze jest... są te... W sumie są zarośla, ale ja mówię, lubię mówić krzaczki, no. Powinien wyrażać się precyzyjniej. Jak pójdę tędy, to chyba nie powinno być źle. O, tu jest coś do wejścia na górę. Co mi to daje? Czy coś mi to daje? Mam ich zabić, tak? Czyli tutaj nie ma w ogóle żadnego tam obejść, omiń albo coś, tylko należy ich wystrzelać. A jedną z metod jest zrobienie tego po cichu. Strzelać, wytłuc. To można przynajmniej zrobić z ludźmi. Skaziciela, próbę go zabicia na tego, jak to się nazywa, ten cios taki. Mogłaby się nie udać. Zobaczmy, co ja mam jeszcze w skillach. Umiejętności 8, o kurka. Co ja tu mogę jeszcze mieć? Szybkie przeładowanie, proces używania skupienia. Aha. To brzmi ciekawie. Podwójny strzał, a to nie wiem, czy brzmi ciekawie. Podwójny strzał. Powalnie. Mocne takie włócznie będą szybciej polować maszyny. Czyli to jest... powalanie to mnie zawsze interesuje. Mocne takie włócznie, większe obrażenia, gdy Eloi ma mało zdrowia. To też mogłoby być niezłe. Dominacja bojowa, dominacja jest trwała. Aha, czyli dominacja może mi się skończyć. Dominacja bojowa. Cóż to miałoby znaczyć? Oni już i tak walczą teraz dla mnie. Nie, nic mi nie mówi to, co tutaj pokazują. Babik. Okej, okay, czyli tak jakbym tu widział. Może tego nie doceniłem. Czech jest spinty, na to przyjdzie czas, a teraz 6 punktów i co ja mogę za to zrobić?
Dominacja bojowa. Wyrzuca dominacji. A tutaj precyzja. Powalanie. Powalanie powiem, ale jednak... Dobra. Czy w co idę? To brzmi całkiem ciekawie. Większa szansa na powalanie. No tutaj to się nie będę w tej chwili bawił raczej. O! Mam nadzieję, nie będę tego żałował. Ekwipunek, czy coś... Ja sobie miałem kupić lepszą włócznię, o rety. Dobra, może tego nie będę żałował teraz, ale potem trzeba naprawdę iść prosto do kupca. I jakąś lepszą włócznię. No dobra, tu mam za kamieniem, mogę się schować. Tu jest jakieś wyjście, ale co mi to daje? Czy tu coś... Coś lepiej będę... Może to jest tylko po to, żeby ich wystrzelać po prostu z daleka. Ja spróbuję podejść i zobaczyć jakaś siatka. Sporo ich tutaj tak jest. Można po jednym ich wyczepywać. Ewentualnie, tylko że jest ciemno. To jest bardzo ciekawe. Gdzie by mnie to zaprowadziło? A, tam jest łoś. Okej, świetnie. Czy on miał kolegę jakiegoś? Nie. Takich pojedynczych łazików można oczywiście likwidować, bo nikt nie będzie po nich płakał, tak? Nie w tej chwili. A tamtego nie trafię, bo jest za ciemno. Naprawdę bym nie trafił? I nikt nic nie wie na razie, tak? That's okay, I guess. Teraz to, ja mogę się tu przejść, ale... O! Nawet tu z tym kamieniem mogę być. Tam są krzaczki, kurczę, co mi da to przechodzenie? Jest ciemno po prostu. Jest ciemno i po prostu... Nic nie widać, ale może ma być nic nie widać, żebym umiał lepiej. Mogę tak chodzić i typować ich do odstrzału. Oh my god. Dobra, to chodź tam. Tam jest następna linka. I co tam dalej jest? Tam są krzaczki.
Z tych krzaczków byłyby możliwe te ciche stuknięcia kości. Tu są krzaczki jeszcze. Ale tu łoś potwór łazi przez nie. Tu są krzaczki, tak? Tam jest jakiś gościu. Trzeba go wciągnąć na listę. Chyba jest poza zasięgiem. Tu łazi, nie? Tak, nie wydawało mi się. Dobra, fokus go nie łapie. Czy tego w skrajnej pozycji dorwać? Ale oni mogą go zauważyć, nie? Przecież ja mogę ścieżkę zbadać, bo to ja się wysilam. Aha, on tak chodzi sobie. On tu ma, o, jego tu jakby się pierdykło, no ale to maszyna go będzie jeszcze widzieć. Skaziciele się przemieszczają, a ja bym chciał jakiegoś z nich zdominować. Co tu się stało? Już, jeden z głowy, ale co tu się stało? Znaleźliśmy tu ciało. No przecież to nie ja stuknąłem, tylko ten skaziciel. Jaśniej, tak? Mimo wszystko wolę, że jest jaśniej. Bo wtedy można zobaczyć, na co to można liczyć. Chyba to do tego służy, żeby obchodzić te wykopaliska górą i nawalać ich z łuku. Czyli muszę sobie znaleźć dobre miejsce, żeby tego ziomka tutaj stuknąć. Może właśnie jak tu on przechodzi. Fajnie byłoby go tak tu w tych zaroślach ściągnąć, no ale... Tu można chyba nawet zejść, nie? Ścieżki niestety się na siebie nakładają.
Ale nie w całej, nie w całej tej. Jeszcze raz. Jak on tu łazi, można go stuknąć. Nie, na całym. To tutaj najwyżej. Ale i tak go zauważam. Moim zdaniem padł w idealnym miejscu. Wskaźniciel może go zauważyć, ale zobaczymy, czy zauważy. Na razie nie. Na razie nie zauważył panocku. Ten rejon jest taki jakby w miarę ogarnięty. O! A jednak poszedł dalej. Tam jest koleś, tak? Dobra. Wciągnę go na listę. Nie byłoby dobrze tego z góry zdjąć, żeby nie był za mądry. Ja się za mocno kręcisz, gościu. Dobra. Teraz tamten. Jak będzie powracał z powrotem do skałek, to wtedy można go położyć. Już to robi. Marzyć? Zabić! Nie! Straciłeś szansę. Chciałbym mieć taką odwagę wiele lat. Co się stało w ogóle? Nic nie widzieli. Trzeba pomóc Olinowi. I podpalić skaziciela.
Nie wiem, co to. Skromny mła wywołał tą aferę? Nie może strzelać, bo nie wziąłem takiej umiejętności. Gdzie on ma zbiorniczki? A, to trzeba podpalić, nie? Ja wiem, że trzeba go podpalić, ale spróbujmy, jak na niego działa to. Jak całkiem nieźle na niego to działa. A to co robi? Rozrywająca. A ja nigdy nie wiem, o co chodzi z tym rozrywaniem. Staram się zbiorniczki. Kościół. Zacząłem też dla ciebie cierpliwość. Szkoda na ciebie dobrej strzały. Trochę dziwnie przebiegała ta walka, no ale cóż ja mogę powiedzieć? Tam jest wejście, tak? Sprawdźmy amunicję, bo to nigdy nie jest wiadomo. Może być. Co? Da się zejść? O, red. W najgorszym stylu. Dobra.
Wróciłaś. Gotowy. Przepraszam, ale nie wiem, czy mnie stąd zaraz nie wywalą. Gdzieś. Poręczność 38. Tak, tak, już idę do ciebie. Te zwoje jednak trzeba zgarnąć. Tysiące oplot. Pies wie w ogóle, dlaczego to jest. Chyba teraz faktycznie go wysłuchamy. Bo to, co najważniejsze, to wziąłem. Posłuchaj. Już idę do ciebie. Przyrzekam. Powiem ci wszystko. Wiem o tym. O, tak zwłóczę od razu na ostro do niego. Zacznijmy od niej. Zmienia ruszyli za mną, bo pomylili się. Szukali starszej kobiety z krótkimi włosami. Kim ona jest? Nie wiem. Mój fokus pokazał ją raz w ruinach Ustronia. Może tam ją znajdziesz. Widziałeś ją w ruinach? Jak? Tam były drzwi, a obok nich jakieś dawne urządzenie, które zawierało obraz kobiety. Mój fokus zapisał położenie. Wyglądasz jak ona. To twoja matka? Ja tutaj zadaję pytania. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Całkiem nieźle. Zabójcy, którzy przyszli podczas próby. Kim oni są? Zaćmienie. Coś jak święty zakon. Kult. Odłam Kardża Cienia. Kardża Cienia? Chociaż nie przypominają innych Kardża. Nie modlą się do słońca. Czczą coś w rodzaju diabła. Nic mnie nie obchodzą ich przesądy. O, to żadne przesądy czy coś. Ich diabeł jest prawdziwy. Ma imię, głos, przeraźliwy głos. Robią, co im każe. No dobra. Ten diabeł, którego zaćmienie wielbi, ma imię? Hades. Tak go nazywają. Hades. Słyszałeś, jak przemawia? Jak metal kocham, słyszałem. Jeden raz, jak cię ujrzał. Ten głos. Zimny, straszny zgrzyt, co drapie w kościach i drąży trzewia. Metaliczny, ale inny niż coś, co można wykuć w kuźni. I co powiedział? Wykryto zagrożenie systemu. Tylko trzy słowa. Ale głosem samego diabła. To nie musi być wcale diabeł. Czego chcą ci kultyści z zaćmienia poza mną? Nie mówili. Ale skoro Kardża mają wojnę domową, pewnie chcą obalić króla i przejąć południk. Co mam z tym wspólnego? Nie mam pojęcia. Podczas próby ktoś po mnie przyszedł. Wysoki, silny, martwe oczy. Hilis. Kim on jest? Groza Słońca. Zbieracz trupów, jak go nazywali, za czasów szalonego króla. Szkoda, że z nim nie zdechł. A teraz przewodzi zaćmieniu. Mówię ci, to najgroźniejszy drań pod słońcem. Dobra. Czemu zaćmienie odkopuje starożytne maszyny? I jak je uruchamiają? Myślałem, że to na części, ale oni je wskrzesili. Wkładają do środka jakieś urządzenie po to, żeby Hades mógł szeptać do nich i wzywać je zza grobu. Miałam okazję z nimi walczyć. Coś jeszcze? Tak. Te, z którymi walczyłaś, to skaziciele. Ale są i inne. O wiele większe. Najeżone dawną bronią. Nazywają je uśmiercaczami. Widziałem je tylko zakopane w ziemi. Ale po dzisiejszym wszystko jest możliwe. Wygląda na to, że szykują armię. Jeśli tak, świat czeka zguba. A ja kopałem grób. Jak zwerbowało cię zaćmienie? Wiem, że porwali twoją rodzinę, ale czemu ciebie? Byłem szperaczem. Przeszukiwałem niebezpieczne miejsca. Byłem w tym dobry. Pewnie wiedzieli, że nadam się na zwiadowcę. Kopałem przy Ustroniu Stwórcy. Gdy wyszedłem, już czekali. Zaśmiałem się na widok kapłana. Wtedy właśnie pokazał mi zachętę Hilisa. Już się nie śmiałem. Dali mi fokus, żeby mnie śledzić. Wykonywałem rozkazy. Miałeś wstęp do południka. Dlaczego nie dotarli do Awada przez ciebie?
Miałem za dużo na sumieniu, żeby liczyć na audiencję u Króla Słońce, ale z tego, co Ersa i Erend mówili, zaćmienie słyszało każde słowo przez fokus, dlatego nie mogłem cię ostrzec. Za najmniejszą próbę zabiliby mi rodzinę. No cóż, osądzić. Wiem wszystko. Czas z tym skończyć. Nie będę błagał o życie. Ale jeśli masz litość, uwolnij moją rodzinę. Proszę. Gdzie ich znajdę? Mój fokus zapisał położenie. Zawsze są tam straże. Ale widzę, że sobie poradzisz. Moi drodzy, teraz ja mam zdecydować, tak? I to jest chyba jedyny prawdziwy wybór, jaki tutaj można dokonać. Nie chciałbym być dla niego zbyt surowy. Ta opcja nie wchodzi w grę. Musisz się bardzo postarać, żeby odpłacić za wyrządzone zło. Oszczędzisz mnie? Po tym, co zrobiłem? Tak. Rozpocznij nowe życie. Tym razem lepsze. Zatem przez resztę życia będę twoim dłużnikiem. Idź tam, gdzie trzymają twoją rodzinę i czekaj na mnie. Niech będą pierwszymi, których ocalisz. Nie zasłużyłem na litość, ale oddam życie, żeby na nią zasłużyć. Będę czekał na ciebie. Mi się po prostu może przydać też, nie? Ale mi się wydaje, że to jest właściwy ruch. Nie? Nowa misja główna o stronie stwórcy. Szkody uboczne, nowe zadanie. Jesus Christ. Musimy obejrzeć to zadanie. Poziom i punkciki. Misje. Tak. Główne. O stronie stwórcy. Czyli to jest ciąg dalszy tej misji, tak? Tam, gdzie on grzebał, będziemy szukać matki Eloy. Możemy tak mówić chyba. Na razie. Dobra. To jest Ersa. Wydaje mi się, że to trzeba będzie jakoś tak na przemian ciągnąć, żeby z głowy nie wypadło, co było wcześniej. Zwłaszcza, że jeżeli będę się bawił go jeszcze przy okazji na z tymi żyrafami. Zadania, a to jest to łowy dla loży, tak, ale te szkody uboczne, o. Krzemienne ostrogi. Dobrze, popatrzmy, gdzie to wszystko jest rozrzucone. Jak zwykle na drugim końcu mapy. Na totalnym wygnajewie. Krzemienne ostrogi, dobra, czyli tu trzymają rodzinę Olina. Ten żraw jest już zaliczony. I co jeszcze? I to? Stronie stwórcy gdzie jest? Nieznane. I wcale nie jakoś tak daleko. Dobra. Mniejsza z tym, co będę miał teraz ustawione, to i tak później będzie decyzja, co robić jako następny. W każdym razie po tej całkiem interesującej misji czas zakończyć ten odcinek. Olin poszedł, będzie na nas czekał, może się przyda, może odegra jeszcze jakąś rolę. A ja to sprawdzę pro forma, czy nie zostawiłem czegoś ciekawego i poszukam sobie ogniska do zapisania. Dziękuję uprzejmie za uwagę i do zobaczenia. Na razie, cześć.